Ostatnimi czasy zgłasza się do mnie wielu właścicieli małych firm, którzy pytają mnie, czy poradzą sobie na Etsy, czy Etsy to jest dobre dla nich miejsce. Mówię tutaj o osobach, które same zatrudniają już parę osób, czyli jest to nieco większa firma niż tylko działalność jednoosobowa, taka działalność twórcy, artysty. I to dla Was właśnie dzisiaj jest. Ten odcinek, choć zapewne pozostałe osoby też trochę na takim podsumowaniu skorzystają. Chciałabym Ci opowiedzieć o tym, jak właśnie taka sprzedaż konkretnie na Etsy wygląda, porównując z innymi platformami, porównując z innymi sposobami na sprzedaż. Co ja o tym sądzę, czy warto, czy nie warto, jakie są wady i zalety. Ja nazywam się Daria Robe i za pomocą tego kanału pomagam skutecznie sprzedawać na Etsy. Zaczynajmy! Zacznę od tego, że Etsy to idealna platforma dla właścicieli małych firm, być może nawet nieco bardziej idealna niż dla pojedynczych osób sprzedających swoje dzieła, które no z racji tego, że muszą robić wszystko, czasami brakuje im czasu, żeby robić te wszystkie rzeczy naprawdę profesjonalnie. Podczas gdy właściciele małych firm już mają odpowiedni budżet na przykład na to, żeby pewne rzeczy zlecić, np. przykład ogarnianie social media czy inwestowanie w różnego rodzaju marketing. W idealnym świecie na Etsy byłyby same właśnie takie sklepy, małe firmy, gdzie powiedzmy właściciel pewnego dnia założył jakiś swój warsztat lub być może ma taki właśnie warsztat już z rodziny, jest taka tradycja rękodzielnicza, tradycja twórcza i powiedzmy, zaczynając albo właśnie w takiej małej skali, albo już od razu trochę więcej, zakłada ten sklep, tworzy unikalne rzeczy na skalę światową, wyróżniające się, piękne, wyjątkowe, nieoczywiste. Jakiejś konkretnej niszy. Tworzy taki mały warsztat produkcyjny, dając szansę na fajną pracę kilku osobom, podczas gdy sam szef zostaje jako właściciel, jako być może projektant całości, taki głównodowodzący na tym statku. Jednocześnie jest z tego sklepu dumny, daje mu swoją twarz, dosłownie w postaci imienia i zdjęcia, które pojawiają się naprawdę w kluczowym miejscu każdego sklepu na Etsy. Ta unikalność, ta wyjątkowość jest czymś szczególnie podkreślanym przez samo Etsy w oczach klientów, więc zobaczymy, natkniemy się na to na każdym kroku. Dlatego właśnie jest to ważne, żeby ta twarz, żeby ta duma z naszego zakładu, naszej firmy, z naszego rzemiosła była. Dlatego właśnie jest to miejsce, gdzie się to zdjęcie właściciela z imieniem zostawia. Dlatego jest osobna cała sekcja, na to, żeby przedstawić swoich pracowników, siebie, opowiedzieć, czym się każda osoba zajmuje, oraz bardzo obszerne miejsce na dodanie historii swojej firmy, swojej działalności, paru zdjęć z zakładu produkcyjnego, nas podczas pracy, nawet można tam zamieścić osobny film. I jak najbardziej są to elementy, według mnie kluczowe, podstawowe i zawsze zalecam je w momencie, jeżeli ktoś zakłada własny nowy sklep. To, co jest jednym z największych atutów tej platformy, jednocześnie niestety jest źródłem wielu nieporozumień, gdy na przykład coś pójdzie nie tak, ponieważ Etsy jest też zalewane falą dropshiperów osób, które po prostu coś tanio odsprzedają, coś tanio kupią na stronach typu AliExpress, Alibaba temu i później sprzedają to teoretycznie jako swoje właśnie na Etsy, nawet używając tego samego zdjęcia. Oczywiście na Etsy jest zabroniony. Wszelkiego rodzaju handel tutaj nie powinien istnieć. Wszystko powinno być wykonywane w naszym warsztacie. Od zera albo już z, powiedzmy z gotowych części, ale my je dość konkretnie modyfikujemy. Wyjątkiem są produkty typu vintage, czyli gdzieś jeździmy po powiedzmy jakichś sklepach z takimi przedmiotami retro. Handlować można właśnie tylko takim 20-letnim co najmniej vintage na Etsy. Oraz produktami do wyrobu rękodzieła, czyli jakieś półfabrykaty, jakieś materiały, jak najbardziej to też akurat jest dozwolone. Jeżeli zostanie twój sklep przyłapany na handlu, na dropshippingu, to jest od razu po prostu blokowany i dość często trudno jest to potem odkręcić. Przejdźmy do tego, jakie są zalety sprzedaży na Etsy dla małych firm. Przede wszystkim jest to niesamowicie niski próg wejścia, jak również łatwa obsługa samego sklepu. Naprawdę, żeby wejść na Etsy nie trzeba robić żadnych poważnych inwestycji. W tym momencie owszem, jest wprowadzona opłata na start, to jest w zależności od tego jak się komuś wyświetli, około 20-30 euro. Później mamy tylko opłaty 20 centów za wystawienie oferty i cała reszta jest rozliczana prowizyjnie. Naturalnym wydaje się również fakt, że Etsy to jest sprzedaż na cały świat, więc mamy potencjalny dostęp do klientów z całej kuli ziemskiej. Coś, co trudno byłoby nam osiągnąć, jeżeli nie sprzedajemy na takiej platformie. Często jest to jedyna możliwość dotarcia do specyficznych klientów, jeżeli sprzedujemy, jeżeli oferujemy produkt mocno niszowy, mocno unikalny, nawet w swojej kategorii. Etsy to jest idealne miejsce dla wyjątkowych, mocno zniszowanych nisz. Kolejna sprawa to to, że prestiż platformy naprawdę ułatwia decyzję zakupową. Nie jest rzadkim fakt, że ktoś znajdzie, na przykład daną firmę w internecie i mimo, że ta firma ma swoją stronę internetową, to klient prosi o linka do konkretnie Etsy, ponieważ ta platforma kojarzy im się dobrze z takim właśnie zaufaniem, z fajnym programem ochrony konsumenta, kiedy to naprawdę w wielu przypadkach pieniądze są po prostu zwracane bez większego zadawania pytań. Jestem w stanie uwierzyć, że klienci naprawdę czują się tam bezpiecznie i mogą mieć wszystko ładnie wyeksponowane, bo znowu Etsy jest po prostu bardzo estetyczną platformą. To wszystko jest naprawdę ładnie zaprezentowane jak to się mówi customer friendly jest zdecydowanie platforma, która tutaj stawia na klienta. Jest to również często szansa na uniezależnienie się od innych firm, które dotychczas były na przykład naszymi partnerami, kiedy to załóżmy, mamy warsztat produkcyjny, ale nie, nie dbaliśmy do tej pory tak bardzo o własną markę, tylko wykonywaliśmy jakieś unikalne przedmioty, i później dana firma to sprzedawała za nas. Wiele osób chce się od tych pośredników uwolnić i zaczyna działać pod własną marką, lub rzeczywiście tę gałąź bardziej rozwijać. Teraz mam dwie rzeczy, które są tak pomiędzy zaletami i wadami, bo to zależy od każdego przypadku, zależy jak do tego podejdziesz. Pierwsza sprawa jest taka, że na Etsy jest zasada wszystko albo nic, albo się kręci, albo się nie kręci, więc jeżeli rzeczywiście się postarasz, żeby to fajnie, Zrobić na Etsy, żeby fajnie to wszystko przygotować, postarać się o dobre zdjęcia, dodatkowo być może ściągać ten ruch na Etsy za pomocą social media, to Etsy naprawdę się odwdzięczy i przyniesie Ci drugie tyle klientów, pokazując Ci na przykład częściej w swoich wynikach wyszukiwania. Czyli jeśli się kręci, to się będzie kręcić, jeśli nie, to niekoniecznie. Dlatego ta wada. Jeżeli się nie postaramy, zaniedbamy jakieś elementy, na przykład pomyślimy sobie, Jakaś tam historia firmy, po co to komu? No to może się okazać, że nic z tego nie wyjdzie. My myślimy, o, będę się rozpisywać, a dla klientów, konkretnie klienteli na Etsy, to są ważne elementy. I druga sprawa, taka neutralna, to jest kwestia prowizji, właśnie tego systemu rozliczania się z Etsy. Jest on nie aż tak przejrzysty na pierwszy rzut oka. Tutaj. Proponuję Ci przejrzeć jeszcze odcinek na temat opłat na Etsy. Jest to system prowizyjny, natomiast z tych prowizji jest co najmniej trzy, bo płacimy prowizję od sprzedaży, płacimy prowizję od naszej takiej metody płatności i prowizję od takich dodatkowych reklam, tak zwanych offside ads, jeżeli zakończą się one sukcesem. Natomiast wiele osób sobie to kalkuluje, że gdyby miało właściwie płacić za marketing, gdzie indziej, na przykład za reklamy na Facebooku, reklamy Google, te 15-20-30% czasami prowizji, które są pobierane przez Etsy na tym, co się sprzeda, tak naprawdę trzeba by było zainwestować gdzie indziej w czysty marketing typu właśnie Facebook Ads czy. Google Ads, cokolwiek innego. Żeby nie było tak różowo, opowiem teraz o wadach sprzedaży na Etsy. I tutaj na pewno na pierwszy rzut wysuwa się to, że na Etsy obecnie będzie się trzeba przebić. Czyli to nie jest tak, że zakładamy sklep i następnego dnia jest sprzedaż. Wiele osób na tą pierwszą sprzedaż czeka dosłownie kilka miesięcy. W międzyczasie starając się, dopieszczając ten sklep, ucząc się, starając się, żeby ten sklep był coraz lepszy. Jeżeli się już ten moment przejdzie, to jest po prostu coraz lepiej. O ile nie ustaniemy właśnie w takich wysiłkach. Bo kolejną wadą jest to, że Etsy nie wolno, nie powinno się zostawiać samemu sobie. Czyli przykładowo, stawiamy ten sklep, dodajemy wszystkie oferty i już nigdy tam nie zaglądamy. Sprzedaż, nawet jeżeli na pewnym etapie, kiedy rzeczywiście coś tam się dzieje, była dość fajna, w momencie, kiedy przestaniemy cokolwiek robić, drastycznie spadnie. W dzisiejszych czasach, zwłaszcza jeżeli dopiero startujemy, nie ma co liczyć na ruch tylko z Etsy, na ruch organiczny. Owszem, jakieś pojedyncze sprzedaże się mogą trafić, ale taka prawdziwa sprzedaż, naprawdę wysoka, pojawi się dopiero, jeżeli my tej sprzedaży dopomożemy. Właśnie ściągając ją z social media, Pinteresta, z jakichś dodatkowych naszych źródeł, kiedy my przekierowujemy klientów, żeby kupili poprzez Etsy. I tutaj na przykład często jest zastanawiającą kwestią, czy w takim razie mam inwestować swój czas i pieniądze w jakieś na przykład dwa miejsca, trzy miejsca, typu własna strona i Etsy, czy może postawić wszystko na Etsy. Co też oczywiście jest dylematem, no bo jeżeli postawimy wszystko na Etsy, a w międzyczasie tam coś się nie uda, to możemy stracić całą naszą pozycję. Więc jednak taka trochę mieszana strategia wydaje się rozsądniejsza, a z drugiej strony, jeżeli będziemy ten ruch tak systematycznie przerzucać na Etsy, Etsy się odwdzięcza darmową, totalnie darmową reklamą wewnętrzną. No, i właśnie przechodzimy płynnie do ostatniej wady, którą chciałabym dzisiaj opisać, jaką jest dość toporny algorytm, który jest cały czas zmieniany, i może się zdarzyć, że po prostu coś nie zadziała, wystąpi jakiś błąd, i niestety nasz sklep zostanie zablokowany. Nakręciłam co najmniej kilka odcinków na ten temat, jak uniknąć takich typowych problemów, pułapek na temat Etsy, więc. Myślę, że zostawię parę linków w opisie do tego odcinka, ale warto o tym wiedzieć, że obsługa klienta Etsy jest uważana właśnie za taką dość skomplikowaną. Czasami, żeby przejść przez taką barierę osób, które odpisują nam tylko i wyłącznie, że nic się nie da w tej sprawie zrobić, no wymaga wielu wielu maili i cierpliwości. Zgłaszają się również do mnie takie osoby, które z tym mają do czynienia. To tyle na dziś. Myślę, że dość szczegółowo zaprezentowałam ci, jak może wyglądać twoja sprzedaż na Etsy. Jeżeli uważasz, że jest to coś dla ciebie, jeżeli chcesz skrócić sobie tą drogę, upewnij się, że wszystkie te rzeczy zostały zrobione, ustawione jak należy i z powodzeniem rozpocząć sprzedaż na Etsy, zapraszam cię serdecznie do opisu tego odcinka. Ja zawodowo zajmuję się również właśnie wprowadzeniem nowych sklepów, przygotowywaniem ich do sprzedaży w ramach indywidualnych spotkań lub usługi, kiedy to ja przygotowuję wszystko i podsyłam ci gotowy efekt. Jeżeli masz jakieś pytania, Zadaję koniecznie w opisie do tego odcinka, odpisuję na wszystkie komentarze. Wiele z tych pytań rozwijam później w formie całego pełnego odcinka. Nie zapomnij kliknąć subskrypcji, jeżeli właśnie temat Ecy Cię interesuje, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Cześć!